Zielone Miasto jest ostatnią z dzielnic, które przyłączono do rozwijającego się stopniowo od XIV po XVII wiek historycznego Śródmieścia Gdańska. Przyczyną tego opóźnienia było ukształtowanie terenu, a w szczególności kwestie wód, zarówno gruntowych, jak i powierzchniowych na tym obszarze. W czasach, kiedy rozpoczynał się proces tworzenia ośrodków osadniczych i kolejnego łączenia ich w średniowieczną gdańską aglomerację, w okolicy, która stać miała się z czasem Dolnym Miastem, znajdowała się zachodnia część sporego jeziora. Jezioro to, jeśli wierzyć rekonstrukcjom, u początku XIV wieku rozlewało się licznymi odnogami na całym obszarze między Motławą a Wisłą, na południu sięgając Wrocław i Wróblewa, i był to stosunkowo płytki zbiornik wodny, będący zapewne pozostałością morskiej zatoki przekształcanej stopniowo przez rzeczne nanosy w dzisiejszy Żuław. Och, moi drodzy, jak dobrze, że was spotkałem. Dużo was. Ktoś mi powiedział, że na Dolnym Mieście można karabin naprawić. Bo coś mój tak coś szwankuje. Nie wiem, co mu tam się stało. Ktoś tam nie chce strzelać. O, mówiłem, że nie chce strzelać. Tam się, cholera. Moi drodzy, gdzie tu można naprawić karabin na Dolnym Mieście? Kto mi powie? W fabryce karabinów. W fabryce karabinów nie jest tam? Wow. Jestem w domu. Fabryka karabinów. Gdzie to jest, proszę państwa? W którym kierunku? Gdzie mam iść? Gdzie my jesteśmy? No właśnie. Kto mi powie, w którym kierunku ja mam iść do fabryki karabinów, co by moją kochaniutką strzelbę na pewno. Jako kościoła. Kościoła. Ale ja nie tutejszy, nie wiem. Tu jest kościół? Tam tunel. Tam? Gdzie tam? Na ulicy Weidengasse. Na Weidengasse. Wow, to już jest dobra podpowiedź, ale Weidengasse jest tam? Czy tam? Tam, tam tunel. Tam. No dobra. Trzymajcie się, dziękuję za podpowiedź. Idę, Boże, mi naprawią ten karabin mój kochany. To jest niego, co ani już, moi drodzy. Od 1840 roku działała na Dolnym Mieście fabryka karabinów, założona w 1817 roku na Osieku. Jako prywatne przedsiębiorstwo spółki rusznikarzy Friedricha Wilhelma Felbauma i Johanna Ferdynanda Geszkata. Po wystąpieniu partnera ze spółki, Geszkat podjął decyzję o przeniesieniu zakładu do zakupionych budynków dawnych rafinerii cukru przy dzisiejszej Łąkowej. Tak w 1839 roku rozpoczęła się historia fabryki na Dolnym Mieście, którą przejęła w dekadę później państwo pruskie, już jako Królewską Fabrykę Karabinów. I stać się miała ona najważniejszym pracodawcą miasta fabryk na całe dziesięciolecia, dominując industrialny krajobraz tej części Gdańska. Pierze w rzece. Jak my to dobrze znamy na Dolnym Mieście. Mój Boże, ileż to można się kąpać w rzece. Człowiek niby taki niewielki, jednak do wanny mieścić się niekoniecznie musi. Mój Boże.
Panie autorze, zlituj się pan, błagamy, błagamy, niechże już te łaźnie pobudują. Myta się dziewczyny, no żadna nie zna dnia ani godziny. Panie autorze, bez łaźni na Dolnym Mieście, no to sztuk cholery można dostać. Dziękuję, dziękuję. Oj, dziękuję. Była dolnomiejska łaźnia, wzniesiona w 1905 roku naprzeciw starszej o 4 lata szkoły. W dużym, utrzymanym w neoromańskiej stylistyce budynku połączono w przemyślany sposób aż trzy funkcje. Była to bowiem łaźnia publiczna, szkolna oraz sala gimnastyczna. Rozwiązanie takie podyktowane zostało względami praktyczno-ekonomicznymi. Publiczna łaźnia, czynna wprawdzie cały dzień, nawiedzana była przez mieszkańców Dolnego Miasta raczej w godzinach popołudniowych, kiedy po skończonej pracy mogli pomyśleć o higienie. Uczniowie natomiast gościli w łaźni głównie w godzinach przedpołudniowych, wykorzystując gmach jako kompleks poświęcony kulturze fizycznej i higienie zarazem. W ten sposób uzyskiwano całodniowe wykorzystanie obiektu utrzymywanego pod parą. Łaźnia szkolna wraz z salą gimnastyczną była całkowicie oddzielona od łaźni publicznej, a wyposażona została w 36 pryszniców i 72 kabiny do przebierania. Łaźnia publiczna, również podzielona skrupulatnie na część męską i damską, składała się z 22 pryszniców i 8 wanien dla mężczyzn oraz 6 pryszniców i 8 wanien dla kobiet. Na poddaszu umieszczono zbiornik wodny o pojemności 5000 litrów, służący również jako rezerwuar ciepłej wody. A do fabrycznego charakteru dzielnicy nawiązywało wzniesienie u jej południowego skraju dwóch osiedli przeznaczonych dla ubogich, ale porządnych mieszkańców. Jako pierwsze powstało osiedle Fundacji Abega, obejmujące 10 bliźniaczych domów, wznoszonych od 1871 roku przy południowym końcu ówczesnej Feldwej, przemianowanej w związku z powstaniem osiedla na Abeggasse, a po 1945 roku na ulicę Dobrą. Tuż obok, przy nazwanej od niej Fundacyjną, Fundacja Rodziny Reinicke zbudowała w 1881 roku dwa budynki przeznaczone dla ludzi starszych i bezrobotnych, w których azyl znalazło około 70 podopiecznych. Dzień dobry, moja kochana pani. A Abeggasse, taka ogłocona, całe pantofle mam w błocie. A coś pani robiła na Abeggasse? A byłam u znajomej, ale ja więcej chyba tam nie pójdę. Tam się nie da przejść. No straszne. O, patrz pani, idzie pan Bruno. Dobrze, że sobie przypomniałam, mam dla niego nowe znaczki odmłożone, bo wie pani, mój mąż dostaje taką liczną korespondencję z całego świata i ja mu zawsze jakieś tam nowości odkładam. Patrz pani, czego tu ludzie nie zbierają? A widzi pani? A wie pani, że nawet nasze miliszkane były na jednym z nich? O matko! No. A propos, aż się zapytam odnośnie znaczków, jak męża interesy? A, z Siemensem? Tak. Ach, to ten listonosz Albert, plotkarz, jak ja go spotkam, ja mu uszu natchę, będzie miał takie czerwone, jak te cegły w naszej łaźni. Na bardzo szluza. Dobrze, niech pani natrze ode mnie jeszcze, bo przynajmniej może przyjdzie na coś na obtarcia. O, słyszę, o Ilmar idzie, ciekawe, czy jego mama już się dobrze czuje. Wie pani, że mój mąż sprowadził specjalnie czopki Gąseckiego z Krakowa. To biedna kobieta, ona cierpi bóle cały czas. Niesamowite. A właśnie, a co pani sprowadza do mnie? No, moja znajoma poleciła mi
na tę chorobę dla moich dzieci, na tę chorobę angielską, wiecie państwo, taki kran, maść, emulsja, to była emulsja z kota. Mamy mąż nową partię przywiózł, specjalnie przyniósł, tutaj niedaleko mamy takiego, kto rozprowadza, tutaj na Weidengasse 38. To się nazywa emulsja kranowa z kota. A czy to aby oryginalna z kota, nie z psa? Wie pani, to tak jak fiprokwo, bo to nazwisko twórcy tego, tej emulsji. Z kota. To ja bym ją wzięła. Ja tak, nie ma, proszę bardzo, a, proszę. A ile płacę? Ile jestem dłużna? 5 guldenów. 5 guldenów. Już pani. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję pani Jance. A jeszcze mi się przypomniało, bo wie pani mnie tak tu. Tak tu? Tak tu? O, wie pani co? Taką mam nową reklamę, bo wie pani, teraz takie reklamy rozsyłają. Może pani sobie przeczyta, ale ja chciałam... Lepiej niż szminka... Nie, to ja mam złe okulary, ja nie widzę. No dobrze, to przeczytam. Najgroźniejszym wrogiem kobiet jest obstrukcja, która niszczy nie tylko zdrowie, ale i urodę. Cera nabiera koloru ziemisto-żółtego, rysy zaostrzają się, oddech zatraca swą świeżość, brzuch staje się twardy i wzdęty, cała figura zniekształcona. Skawulin, lecząc obstrukcję, upiększa cerę lepiej jak szminka. A ma pani te... No nie, ale mogę poprosić swojego męża Heinza, żeby sprowadził. Też prawdopodobnie na Weidengasse 38. Chyba mają, także na jutro będzie dla pani. Bardzo proszę. Ależ proszę bardzo, polecam się na przyszłość. Do widzenia pani. Do widzenia pani Janka. Do widzenia. Światowej do roku 45 był na Dolnym Mieście, podobnie jak w całym Gdańsku, dość spokojny. Ktoś szedł do wojska, ktoś z niego nie wracał, jednak osobiste tragedie nie przekładały się na unormowane funkcjonowanie społeczności, która przez większość wojny nie przeczuwała nawet, że jej istnienie dobiega końca. Koszmar nadszedł dopiero zimą z 44 na 45 rok. Jego ponurymi zwiastunami byli uchodźcy z Prus Wschodnich. Zwykle niewiele poza życiem udało im się przybyć z okolic, które zamieszkiwali od pokoleń. Wiele za to mieli do opowiadania o tym, co dzieje się tam na wschodzie, gdzie już dotarły zwycięskie oddziały Armii Czerwonej. Były to opowieści tak straszne, że niektórzy wcale w nie nie wierzyli. Jeśli były prawdziwe, jak były prawdziwe, mieli przekonać się na własnej skórze owej najtragiczniejszej gdańskiej historii Wielkanocy. Niezależnie od wszystkich potworności, jakich zaznali mieszkańcy Dolnego Miasta, z samą dzielnicą wojna i wydarzenia bezpośrednio następujące po wkroczeniu oddziałów sowieckich do Gdańska obeszły się stosunkowo łagodnie. Zniszczenia, jakich doznała dzielnica, oblicza się na nieznacznie przekraczające 30-40%. Przy niemal totalnej destrukcji innych części Śródmieścia wydaje się to być liczba paradoksalnie mała. Ci z mieszkańców, którzy przeżyli, a nie byli w stanie wylegitymować się faktyczną bądź rzekomą polskością, musieli opuścić Gdańsk na zawsze. Na ich miejsca czekali już bowiem niecierpliwie przybysze ze wschodu, których los był całkiem podobny, choć wydawali się tak inni od dawnych mieszkańców. W ten sposób to, co dotąd nazywało się Niederstadt, stało się Dolnym Miastem, rozpoczynając zapisywanie kolejnego tomu swojej historii. Cię prosić.
No chodź. Chodź. Chodź, Mućka. No. No chodź. No grzeczna krowa. Grzeczna, grzeczna. Grzeczna, grzeczna. Panie, podtrzymaj pan krowa, co? Ona dobra jest krowa, podtrzymaj, chodź, no chodź, 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 chodź. Jakby jej co było źle, pan jej zaśpiewać, gdybym ja miał cztery nogi, zna pan? Myślę, tak. Zaśpiewa pan i ona grzeczna jest. No, nie denerwuj się, nie denerwuj się, nie denerwuj się. Idziemy, 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 idziemy. Wola Boga. Alleluja. No nic, szukamy tych sianek. Powiedzieli, że to blisko. Sianki, sianki. O! O! Szczęść Boże, pani dobrodziejko. Szczęść Boże. Powiedziano nam, że sianki już tutaj? Nie, jeszcze nie. Trzeba jeszcze nie? Daj ten kasy prosto. Oś, tak? Prawo. Tak? I potem na sianki. Tak jak szyny prowadzą. Kwadrans dwa dojdziemy? Nie, nie dojdziecie dzisiaj o północy. Może nie dojdziemy do północy? Nie dojdziecie, 5 godzin jeszcze przed wami. Krowa mi mleka przestała dawać. No to tu jest... Żona w połogu. Dziecko niewyspane. Mnie noga boli. Do północy na sianki? No to proszę, radzę tutaj na... Łąka jest, to krowa odpocznie, tak? Odpoczniecie. Ja mam żółek na parze, a rano, skoro słonko będzie już wysoko, to będziecie się dalej kryształować. Krowa, trawa. Tak. My szli, bo my przyjechali tu, 3 tygodnie żeśmy jechali, Kraków, Wrocław, Poznań, powiedzieli nam, wysiadać, tu Gdańsk, tam sianki. Żona w połogu, dziecko niewyspane, krowa mleka nie chce dawać, noga mnie boli, ale ta zielona, taka górka fajna taka, co to takiego jest? A, to jest bastion. Króla tam pochowaliście. Bastion tam jest. Król Bastion. O, król Bastion, bardzo dobrze. Król Bastion tam. A powiedzcie, czemu wam piorun w rzekę strzelił? To nie rzeka, to jak nie, no tak, zyk, 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 zyk. U nas na wsi rzeka prosta, most prosty, rzeka się płynie. Jak? Piorun strzelił. To jest fosa. Fosa? Fosa. Fosa dla króla Bastiana. A, wszystko jasne teraz. Fosa jest dla króla. Bastion jest, bastion. Tu król, bastion. Jest fosa? Jest fosa. A ta duża, czerwona budowla. Pałac króla. Nie. Ten długi, czerwony. Ten długi, czerwony. Krankenhaus, na szpital. Ale jak szpital z taką wieżą? To musi być pałac króla z taką wieżą wysoką. Ta ładna wieża to jest nasz kościółek. Tu kościółek? A tu szpital? Tak. Tu szpital? A tu kościółek? Ja. Ciekawe, ciekawe. Ale król musi też mieć służbę. Te dwa czerwone budynki tutaj to jest służba króla. No nie, ta po lewej to jest szkoła. Szkoła? A tu po prawej jest łaźnia. Możecie się pokąpać. Bania? Tam jest natrysik i wanna. Wanna? Tak. Co to wanna? Wanna, wanna. Nie znam, pan. Wania. A ten tam, taki komin duży. To tam u nas piekarnia była. Piekarnię macie tu? Mamy tu, a ten duży komin to jest fabryka karabinów. Fabryka karabinów. Komin jest. No tak, ale my po koleją przyjechali tu, a tu tory. To dlaczego my tu koleją nie przyjechali? Dlaczego oni nas tam wysadzili? Te tory to są dla tramwaju, panie. Tramwajem to może... Co to jest tam? Strassenbahn. Ale to, parowóz jedzie, 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 koła się toczą? Koła się toczą. Parowóz? Nie parowóz, elektryczny. Bez parowozu? Bez parowozu. Same wagony bez parowozu, Jan. Ja parowozu jest. Ale cuda.
Trudnie, tu trudnie. Ile siarki? Dziewiątka. Ludzi ile? Dziewiątko? Dziękujemy. Trzeba iść tu do końca, do Weidengasse, potem w prawo. To my dzisiaj nie... Nie, to nie dacie rady. 5 godzin z tą łódźką to mogę... I z nogą, i z dzieckiem, i z żoną. Radzę wam tutaj, zatrzymać się na łące, krowa się po pasie. Wy odpoczniecie, ja wam żółek sparzę, a rano jutro, jak słonko będzie wysoko, to wtedy będziecie się dalej wpustować na to. A gdzie wy mieszkacie? Gdzie masz dom? A tutaj, niedaleko, na górze. Dobrze kobieta mówi, dobrze i z oczu patrzy. Ulica porządna. Tym ludziom też z oczu patrzy. O. No, ulica porządna. O, tam też, o. O, tam ktoś podobny do ciotki Frani? Nie, dobra. To może tak. Dumał, dumał i wydumał. Chłopiec Bastiana, krowa, trawy, po kokardę by miała. Fabryka, może bym się tam coś zrobił, zatrudnił. Rąk do pracy pewnie szukają. Szukają rąk do pracy. Kościółek blisko, moglibyśmy sobie dziecko do szkoły mogłoby pójść. Szpital, no tfu, odpukać na psa urok, ale nigdy nic nie wiadomo. Ja się myć nie lubię, ale raz na święto pójdę do łaźni. Pójdę do łaźni. Ile? Tu w tej... Tutaj w tej... Jak? Te błyskawica? Nie, ten to jeszcze. A nie, tu w tej błyskawicy, tu woda? A nie, to nie. To byś mógł ryby łowić. Nawet ty przyniósłbym od czasu do czasu. Nie ma. A! Jak już się urządzimy, to może wsiądziemy w ten wagon bez parowozu i do ciotki Frani. Dziewiątką? Dziewiątką. Dziewiątką do ciotki Frani. Czy krowa zajedziecie? Jak się uda, to zajedziecie. Krowa nie, ale to może... Pan popilnuje krowy! Pan popilnuje krowy, będzie rosnąć. To co? My tu zostaniemy. Wychowamy nasze dzieci. Dzieci nasze będą miały następne dzieci. I tak pokolenie za pokoleniem, za pokoleniem. I kto wie, może ktoś kiedyś o tym wszystkim książkę napisze. No chodź. No chodź. No. Nie, no. No. Teatrzyk Dolnomiejski Och przygotował dla Państwa 4 scenki rodzajowe, które powinny wszystkich nas tutaj dzisiaj wprowadzić w klimat.
klimat naszej książki Historia Dolnego Miasta do 1945 roku. Naszym narratorem we wszystkich scenkach przed i po był Aleksander Masłowski. Pierwszej, zatytułowanej Stary Kołnierz, wróć, Stary Żołnierz, wystąpił Piotr Stajałowski. I jego karabin. W scence drugiej, zatytułowanej Mała Wanienka, w środku Panienka, wystąpiła Janusia Pszczyńska. Wanienka. W scence trzeciej zatytułowanej Apteka pod dużym białym ptakiem wystąpiły w roli właścicielki apteki Elżbieta Woroniecka i w roli klientki, która mieszkała w tym samym budynku na Tom Szerwek 11, Ania Nawrocka-Morze. I w scence czwartej, z tą z najdłuższym takim tytułem, który ma troszkę wprowadzić nas w klimat tego, co za chwilę się wydarzy, kto wie, może ktoś kiedyś o tym wszystkim książkę napisze, wystąpiły w roli osoby, która mieszkała na Dolnym Mieście, czyli można powiedzieć autochtonki, pani Róża Kasperska. Brawo! W roli kobiety w połowu, pani Maria Rybińska. Dziecka z kuferkiem, które było bardzo zmęczone, Lili. W mojej roli wystąpiłem ja, Jacek Kurski. Z gościnnym udziałem Krasuli. Jednocześnie, proszę Państwa, informujemy, że podczas wszystkich scen nie ucierpiało ani jedno zwierzę, ani jeden przedmiot i ani jeden aktor. Ja trochę też. Proszę Państwa, pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania, tego wielkiego wydarzenia związanego z opublikowaniem, wydaniem książki za nami. Teraz w tym momencie powinna opaść kurtyna, więc możemy sobie to wyobrazić. A my tutaj za chwilę spotkamy już, żeby ostatecznie opowiedzieć Państwu o tym, co... na co tak naprawdę większość, a może wszyscy czekamy, czyli żebyśmy sobie troszeczkę porozmawiali i poopowiadali o tej naszej książce. Jak ktoś tutaj już zwrócił uwagę, pierwszej książce o Dolnym Mieście, to jest prawda, pierwszej książce z prawdziwego zdarzenia o tej naszej dzielnicy, naszej mogę tak powiedzieć, bo widzę tutaj dużo mieszkańców Dolnego Miasta, ale też z pewnością mieszkańców Gdańska, którzy interesują się historią Dolnego Miasta. Z pewnością są też tutaj myślice Aleksa Masłowskiego, więc to też przy okazji taka. No i miłośnicy, myślę, też dobrej książki, dobrej rzeczy do poczytania i dobrej rzeczy do obejrzenia. Za chwilę wszystko Państwu postaramy się o tej książce opowiedzieć. Dziękujemy za część pierwszą, za chwilę przystąpimy do części drugiej. Przepraszam.